O, witamy wszystkich serdecznie. Wczoraj na wieczór pokazałem jesiotra. Dzisiaj przyjechał do mnie Piotrek. Jedziemy do dzikiego praperca, a więc na żywo pokażemy wam całą osadę, ludzi, jak tam żyją, budują domy. Na razie jesteśmy póki co u mnie, a więc staw 20 lat, już ten staw tu jest, ponad 20 lat i teraz ma głębokość ponad 3 metry, system biologiczny filtrów zastosowałem, żyją tu raki, chcę sprawdzić, czy te raki żyją, nie łapiemy ich do jedzenia. Wczoraj też tego jesiotra wielu pytało, czy zjadłem. Nie jadłem tego jesiotra, bo to jest moja maskotka w wodzie, kupiłem takiego malutkiego, wyrósł ponad 93 cm. Teraz postawiliśmy, zobaczcie, tu jest groszek. Wielu ludzi sądzi, że raki jedzą mięso. Pokaż. Nie tylko oczywiście. No, nie tylko oczywiście. O, i mamy tutaj karmę, taką jak dla ryb, dla jesiotrów jest. Mamy groszek, oczywiście raki uwielbiają groszek i marchewkę, na tym są hodowane. Staw to ma oczko wodne, może sobie po prostu wyczyszczą raki, bo jedzą moczarkę kanadyjską, jedzą zielone. Byłem w Stanach Zjednoczonych, widzę, jak ci ludzie tam budowali te baseny, 2 tygodnie jest lato, gdzie jest ciepło, potem resztę liście pływają, żaby w tym kąkają, ponoszą ogromne koszty. Jak można sobie w Polsce były dotacje, zrobić takie oczko wodne, jak potrzeba, to się w nim wykąpiesz, bo jest 3 metry. Są ryby, jest i prawdziwy prepes, musi mieć taki staw, ma wtedy zabezpieczenie ryb. Tu jest ponad 20 tysięcy ryb, co najmniej 30 tysięcy raków, od kilkunastu lat się rozmnażają. Wszystko jest ogrodzone siatką, prądem 15 tysięcy V, nie może mi tu wejść żadna wydra, bo kiedyś mi wyjadła, jak mnie nie było, na Filipinach byłem. Rak również nie wyjdzie, bo są siatki drobne na wypuście, na wszędzie, nie ma jak wyjść z tego stawu. I teraz zakładamy, pokażę wam w nocy, wyciągniemy tą siatkę, Piotrek jest to mi pomoże. I zobaczymy, bo chcę zrobić statystykę, czy te raki tu żyją, jak one się mają. One dotknie, jeszcze powiem taką ciekawostkę, rak nie dotknie padliny, zgnitą rybę śmierdzącą już nie dotknie, ona musi być wszystko świeże. On nie dotknie, on jest taki delikatny, wodę musi mieć lepszą jak strąg. Strąg będzie żył, a rak już zdechł. Rak już zdechł. Tak, raki teraz badamy, czy nie zdechły, bo temperatury są 36 stopni. Jeśli woda mi przekroczy w stawie 24 stopnie, raki są ugotowane. One się robią czerwone i nie żyją. Rak musi mieć zimną wodę. On żeruje całą zimę delikatnie. On nawet przy temperaturze 5 stopni żeruje, ryba 8 już nie żeruje, nie przyjmuje pokarmu. Także teraz zrobimy próbę. O 12 w nocy to wyciągniemy. Zobaczymy, czy skuszą się na ten groszek i na porcję kurczaka kupiłem. Tylko i wyłącznie świeże. Już zepsute on nie dotknie. Pływające ryby zepsute również rak nie dotknie, tylko świeżą. Upoluje czasami rybkę, nie jest takim, który zjada tylko mięso. Czasami jest kanibalem, zjadą się między sobą, zje młode, ale generalnie żywi się, u mnie dostaje cały czas groszek. Groszek z puszki już gotowany, także tym się żywi i marchewką uwielbia i kukurydzą. Także tak karmimy te raki. Taką zapowiedź mamy, okazję, bo Piotrek mi zaraz pomoże to opuścić, a w nocy na ciekawostkę na żywo wyciągniemy i to zobaczymy, czy coś jeść. Może jakiegoś raka tu ugotujemy, bo ich jest za dużo, jest to przeraczony staw. Po prostu stare raki nie mogą być w stawie, bo po prostu i tak padną, i tak padną. Także oglądajcie nasz film, zaraz to wpuszczamy i pomożesz mi, Piotrek, dobra? No, tam jest haczyk, otwarcie. O, dobra, bo tam siatkę wyciągnął. O, dobra. I tam tyrujemy teraz, no. Tamtym. Dobra, a ja już to puszczę. O, dobra. Tak, teraz powoli musimy uspokoić. Tak, teraz powoli puszczamy to na dno. O, tu wyhamuje. I puszczamy to na dno. O, nie uciekło ten groszek. O, jest. Groszek na środku. I puszczamy na dół. I powoli idzie to na dół. O, mamy taki specjalny żuraw zbudowany, teraz kolega mi zbudował i właśnie pokażemy o 12 w nocy, jak te raki przyjdą, one żerują w nocy, zobaczymy, czy są w stawie, czy są raki, jakiej wielkości i statystykę zrobimy, czy tu żyją. Możliwe, że jej ryba jakaś się złapie, kolejny jesio, czyli nie mam tu 6,5 kg, oczywiście nie jem, zawsze pokazuję na filmikach, łapię pocałunek, trzy życzenia mi spełnia, także taka ciekawostka, mam 6,5 kg takiego lina złapałem. To jest chyba największe mistrzostwo, nawet Związek Wędkarski nie ma takich okazji. To są liny, które tu żyją 20 lat w stawie. Tu jest za dużo ryb, jest tu słonecznica, jest tu jedynie, nie ma drapieżnych ryb, nie ma suma, nie ma szczupaka, bo by wytępiły. Mają pod dostatkiem jedzenia, także są dorodne, zdrowe. Staw jest naturalnie zielonią pokryty, tutaj nie jest spuszczana woda, ludzie mówią, że muszą się spuszczać, że bakterie, musi się przemrozić. Mnie się nic nie przemroził. W zimie padło mi tą zimę chyba 8 czy 10 rybek. Jest to na nic, światowy sukces z rybaki. Mam tu i karpie, które mają 18 kg, mam i 6 kg karpie koi kolorowego. Kto będzie chciał, teraz mówię, mam karasie, jest ich za dużo, jest przerybiony ryb, a więc zagraża to, że to padnie mi w zimie. Mogę odstąpić, kto będzie chciał do oczek, mamy worki z tlenem. Przyjedzie, takie rybki oczywiście się umawia na telefonicznie, wyłapiemy, przygotujemy, może sobie wziąć za jakiś tam przysłowiowy grosz.
za 2 złote takiego karasia dużego dostawu do oczka swojego, czy karpie koi już droższe, duże okazy. Mamy nawet taki 3-kilogramowy karp koi, piękny, wykolorowany. Także takie coś zapraszamy. U nas się zawsze coś dzieje. Żyjemy jak prawdziwy prepels. Piotrek też takie zaciągi ma prepelsa. Jutro się sprawdzi, zobaczy tę osadę prawdziwą. Na koniu będę jeździł. Na koniu będzie jeździł, podoi prawdziwą krowę. Pokażesz im, jak się doi. Tak jest. Może się nauczymy coś od nich. Także jedziemy do dzikiego prepelsa. Chcemy zobaczyć tę osadę. Możliwe, że dojdzie do fuzji jakiejś tutaj. Teraz fuzje są modne. Orlen z Lotosem. A my połączymy tutaj Saibabę z czarnym, dzikim prepelsem. Ten ogród udostępnimy mu. Może coś tutaj zrobi na zasadzie jakichś spotkań, wymiany doświadczeń, czy wymiany medycznych rzeczy jakichś niekonwencjonalnych, czy ziół. Również przecież ci ludzie w tych grupach mogą zachorować, potrzebują jakieś doradztwa. Także, tacy sami ludzie jak my. Tacy sami ludzie jak my. Także oglądajcie filmik jutro na żywo, pokazujemy cały dzień. Jestem u niespodzianka, bo jadę aż tam 300 km pod Rzeszów. Pierwszy raz odwiedzę tą osadę prepersów. Cieszę się niezmiernie, bo chciałem zawsze widzieć, poznać tych ludzi, jak takie społeczności się zgadzają. Jak po prostu jest ustalona hierarchia, kto tam rządzi, po prostu czy tylko pracują i głucho muszą słuchać, co ktoś powiedział, czy mają jakieś własne zdanie. Bardzo mnie to ciekawi, jak ludzie w takiej społeczności potrafią mają się... mają system. Tak, jak się potrafią zgodzić ze sobą. Tak, tak. Jeden Piotrek jest tam, zaraz im nauczy, jak i porządkowy, wszystko musi być czyste, błyszczące. Także już się śmieje, jak puszki nie może być stare, wszystko musi być świeże. Zobaczymy, jak to wejdzie w jego życie, w jego interakcję z psychiką. Także jutro tam prześledzimy, jak to wygląda. Siedzimy z nimi przy ognisku i będziemy się tam fajnie bawić. Także pozdrawiam was jutro, a dzisiaj w nocy jeszcze zapraszam was na filmik, zaraz to puszczę, jak łapiemy te jesiotry i te raki, co się udało złapać. Pozdrawiamy. Trzymajcie. Ciao. No, ciao.